Aha, to Janczew, ostatni dis na byłom. W podziękowaniu za pół roku krzywdy, pół roku łez, pół roku traumy, pół roku piekła. Takie osobiste podziękowania. Pamiętam jak miałem bezdech, padłem na ziemię. Ona stała nade mną, uśmiechając się szyderczo. Robiła wszystko, bym zazdrosny był. Jej chore opowieści, które pogłębiły moje zaburzenia osobowościowe. Tymi opowieściami sprawiła, że nie mogłem odejść. Była pierdolonym kłamcą i niewdzięcznikiem. Głupota szła u niej w parze z okrucieństwem. Brzydotę w dodatku, trzymając za rękę. Do wszystkiego miała podejście lekkie, to dzięki niej jestem skurwielem. Mówiła, że nie zdradza, a to akurat była chuj, a nie prawda. Pamiętam te maślane oczka. Robiła do innego jak się jej spodobały. Łaskotki przyjaciela mojego najlepszego. Jak cały lipiec za nią tęskniłem, a ona w dupie to miała. Po kawiarniach sobie spacerowała. Każdy kto ją poznał lub kto pozna, jaka jest, sam się przekona. Nawet jak z nią byłem, to czułem się samotny. Kumpel mi mówił, że mam smutne i puste, przygaszone oczy. Chłopaki nieraz na siłę ściągali mnie z torów. Złamała mi psychikę i normalne życie. Mówiła, że jestem świrem, zapomniałem jak sama oddziaływała na moją psychikę. Pamiętam pytanie od niej, czy czuję coś jeszcze do niej. A czemu pytała? Od tak z ciekawości. Gdy ona była górą, to nie miała litości. Więc teraz ja mam wyjebane czasami swoją dumę. Trzeba mieć w dupie, by nie górowała, by znowu nie czuł się durniem. Kocham każdego, kto na to zasługuje. Na niewdzięczników miłości nie marnuję. Kocham każdego, kto na to zasługuje. Na niewdzięczników miłości nie marnuję. Kocham każdego, kto na to zasługuje. Na niewdzięczników miłości nie marnuję. Tak to Janczew był, skurwysynu. Bo przyszłość bywa przewrotna. Pamiętam, oczy jej chłopaka były puste i smutne jak moje. Choć niestety on nie był aż tak twardym gościem. Przeważnie jak ją przepraszałem, to na kolanach z kwiatami. On jednak wybrał inny rodzaj niespodzianki. On kupił jej różę, przytuliła się do niego i poczuła jak nóż grzyna jej się pod brzusze. Ona patrzyła w jego oczy, wydawało jej się, że to moje. Choć mnie tam nie było, ziomek. On z nożem w ręce, sapiąc jak zwierzę, krzyczał do niej: nie skrzywdzisz nikogo więcej. Po tym co zrobiła, chciałem w jej oczach zobaczyć strach i cierpienie. Ale dla mnie ona nie żyje przecież. Śniło mi się, że naćpany wpierdalam się w nią swoim autem. Jej flaki wylewają mi się na maskę po tym co mi zrobiła. Życzę jej śmierci, choć nigdy ja bym się do tego nie przyczynił. Bo za czynami stoją zawsze konsekwencje, a ja swojego życia nie skreślę więzieniem. Zawsze bałem się, że mój ziomek znowu coś o niej powie lub jej mordę zobaczę w jego laptopie. Teraz jej nowy chłopak siedzi przy jej grobie. Siedzi, płacze, krzyczy, wypominając swoje gorzkie żale. W końcu bierze żyletki, kładzie się na jej grobie. Podcina sobie żyły, przytulając nagrobek. Nikt mu już jej nie zabierze, zanim ostatnia kropla krwi z niego się wyleje. On całuje jej nagrobne zdjęcie. Kocham każdego, kto na to zasługuje. Na niewdzięczników miłości nie marnuje. Kocham każdego, kto na to zasługuje. Na niewdzięczników miłości nie marnuje. Kocham każdego, kto na to zasługuje. Na niewdzięczników miłości nie marnuje. Przez jakiś czas w głowie toczy się u mnie poprzedni związek, aż w końcu uświadomiłem sobie, że to koniec i nie wróci do mnie. I po prostu nie jestem w żadnym związku. Pamiętam jak powiedziała: Marek, to koniec. Najpiękniejsze słowa, które usłyszałem od niej, wychodząc od niej. Aż chciało mi się śpiewać ze szczęścia. Wyrwałem się piekła, nigdy tam nie wrócę. Nie jestem ogrodnika psem, co sam nie chcę, a drugiemu nie da, oj nie. Pamiętam jak wyszedłem od niej, od razu stał mój kumpel i wypiliśmy trochę. Aha, freestyluję jak upierdolony, bo czuję, że jestem szczęśliwy, ziomek. Pamiętam, że wcześniej dwa razy ją rzuciłem, każdy dzień bez niej wypełnia mnie szczęście. Uwolniła mnie od siebie, z moim najlepszym przyjacielem wróciłem. Co to Astu, no to ziomek. Czas wznosimy za dziewczyny, z którymi już nigdy się nie prześpimy. Pamiętam jak zabrałem jej słuchawki, no bo za moje pieniądze. I jak z disów na nią śmiałem się w mordę. Tak jak obiecałem, to ostatni tekst, jaki o niej napisałem.
Kocham każdego, kto na to zasługuje. Na niewdzięczników miłości nie marnuję. Kocham każdego, kto na to zasługuje. Na niewdzięczników miłości nie marnuję. Kocham każdego, kto na to zasługuje. Na niewdzięczników miłości nie marnuję. I tak, drogie dzieci, kończy się ta historia. Strzyga trafiła do piekła i wyszła za mąż za Lucyfera. Obecnie jest szczęśliwą matką dwójki demonów, których brzydota i okrucieństwo jej dorównują, z czego jest strasznie dumna. Marek z pomocą psychologa i tabunu egzorcystów wrócił do normy. Obecnie jest znanym i lubianym raperem. Jego serce zostało wypełnione przez pewną niezwykłą kobietę, ale to już inna historia.